Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEPUS-4, podpisanego w Warszawie dnia 20 września 2023 roku, druki nr 747 i 792. I proszę pana posła Wiesława Różyńskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, Panie i Panowie Posłowie. 6 listopada Komisje Edukacji i Nauki oraz Spraw Zagranicznych pochyliły się nad projektem rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEPUS-4 Central European Exchange Program for University Studies. Z perspektywy Polski program jest drugim co do wielkości programem wymiany akademickiej. Od początku jego istnienia beneficjentami było około 90 tysięcy osób, w tym średnio 8 tysięcy rocznie, pochodzących z 15 państw środkowej Europy. Program działający od początku lat 90. umożliwia współpracę oraz wymianę studentów i kadry akademickiej z najlepszymi uczelniami w regionie Europy Środkowej. Porozumienie stanowi kontynuację wcześniejszych edycji programu uwzględniającą współczesne wyzwania i potrzeby sektora edukacji wyższej. W nowej odsłonie szczególny nacisk położono na nauczanie w formie zdalnej lub hybrydowej, wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dodatkowe mechanizmy wsparcia dla uczelni podejmujących wspólne inicjatywy edukacyjne. Celem ustawy jest ratyfikacja międzynarodowego porozumienia, które zapewni Polsce dalszy udział w programie, które oferuje. Wsparcie mobilności studentów i nauczycieli akademickich, rozwój sieci uniwersytetów współpracujących w ramach projektów edukacyjnych, promocję edukacji wyższej w Europie Środkowej oraz ułatwienie dostępu do edukacji i badań naukowych w regionie. W ramach programu przyznawane są stypendia na różnorodne formy kształcenia, w tym staże krótkoterminowe, studia semestralne, praktyki, inne formy edukacji, także w trybie zaocznym, zdalnym. O stypendia mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz nauczyciele akademicy, co przyczynia się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji w regionie. W ramach programu realizuje się od 550 do 600 staży rocznie. W Polsce studiuje około 300 zagranicznych studentów i doktorantów, którzy kształcą się na 218 uczelniach wyższych. Wśród tych uczelni znajdują się takie renomowane instytucje jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, a także z państw sąsiednich, sąsiadujących z Polską, takie jak Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Innsbrucku, czy dalej Uniwersytet Wiedeński. Szanowni Państwo, połączone Komisje Edukacji i Nauki oraz Spraw Zagranicznych bez uwag przyjęły ustawę i wnioskują o jego uchwalenie. Przepraszam mocno. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Głos ma poseł Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej, podpisanego w Warszawie 20 września 2023 roku, druki nr 747 i 792. I dotyczy zgody Wysokiej Izby na ratyfikację porozumienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Klub PiS popiera procedowaną ustawę. Idea stworzenia programu wymiany edukacyjnej krajów Europy Środkowej została przedstawiona przez Austrię już w 1992 roku i zyskała aprobatę Polski, Bułgarii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Kraje te podpisały porozumienie 8 grudnia 1893 roku w sprawie ustanowienia współpracy. Program był pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Realizuje dzieła od 1 stycznia 1995 roku. Jest drugi pod względem wielkości programem po Erasmusie, choć mniej znany. Dziś jest to porozumienie, którego sygnatariuszami jest 15 państw, a jego czwarta edycja ma wejść w życie 1 maja 2025 roku. W ramach nowej edycji programu będą wspierane również osoby biorące udział w kształceniu zdalnym, nauczaniu zdalnym oraz hybrydowym formach kształcenia. Ponadto stypendium może być przyznane pracownikom uniwersytetów tworzących sieci akademickie CEPUS. Kraj wysyłający może również wprowadzić dodatkowe świadczenie na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej, osób z niepełnosprawnościami. Nie udało się z akademikami za złotówkę, może w tej formie uda się wesprzeć kilkuset studentów. Porozumienie daje też możliwość otwarcia się państw stron porozumienia na udział w wymianie studentów, nauczycieli akademickich i instytucji z krajów niebędących stroną porozumienia. Od podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Szeptyckiego, co dla mnie zrozumiałe, usłyszeliśmy o takiej współpracy z Ukrainą. A co z Polakami, studentami z Litwy, czy wymianą z państwami krajów nadbałtyckich? O tym trudno było się dowiedzieć, ponieważ pan minister Bartoszewski ani nikt z MSZ nie pofatygował się na posiedzenie wspólnych komisji. Ciekawa praktyka MSZ. MSZ reprezentuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A mówię o tym, ponieważ mówimy przy tej okazji o tak zwanej dyplomacji naukowej. Program winien zapewniać transgraniczną integrację regionu w wymiarze akademickim. Patrząc na sygnatariuszy porozumienia i potencjalnych sygnatariuszy, program może stanowić dobrą płaszczyznę rozwoju do krzewienia idei Trójmorza, obcej niestety wam. Polskie Biuro CEPUS jest umiejscowione od 2017 roku w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. I trochę szkoda, że powołany od 1 października 2024 roku nowy dyrektor nie pofatygował się na posiedzenie komisji. Źle to o was świadczy. Proszę kończyć, niemniej jednak wierzę, że program po ratyfikacji będzie realizowany zgodnie z porozumieniem. Dziękuję od 1 maja 2025 roku dla dobra polskiej nauki. Dziękuję. Dziękuję. Zanim zaproszę pana posła Adama Krzemińskiego, chcę serdecznie pozdrowić uczennice i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Włocławka, którzy dzisiaj Sejm zwiedzają dzięki panu posłowi Krystianowi Łuczakowi. Serdecznie was pozdrawiamy. I już zapraszam pana posła Adama Krzemińskiego, Koalicja Obywatelska. Pani marszałkini, panie ministrze, Wysoka Izbo. Procedowana ustawa z druku 747 daje zgodę na ratyfikację porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEPUS-4, w którym oprócz Polski uczestniczą jako strony Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia. I to kolejna edycja Programu Wymiany Edukacyjnej Krajów Europy Środkowej, w którym Polska uczestniczy od 1994 roku, a w ramach programu tworzone są sieci akademickie przy udziale partnerów, przyznawane są stypendia dla przede wszystkim studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich na staże krótkoterminowe, studia semestralne, praktyki i inne formy kształcenia zgodnie z założeniami programu. Odbywa się to bez transferu środków pomiędzy państwami uczestnikami, gdyż każdy kraj uczestniczący w programie pokrywa koszty stypendiów, koszty podróży oraz koszty pobytu przyjmowanych stypendystów, a do obsługi programu wyznacza się Krajowe Biuro Programu. W przypadku Polski to, jak pan poseł przede mną wspomniał, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nadzorowana przez ministra nauki, który planuje środki na realizację programu. Program daje możliwość współpracy w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego z krajami Europy Środkowej i Południowej,
mając na celu podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poziomu prowadzonych badań naukowych, przede wszystkim poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i rozwój młodej kadry naukowej. W ramach programu dotychczas realizowanego jako CEPUS-3 w różnych formach podnoszenia kwalifikacji uczestniczyło aż 300 polskich studentów i doktorantów oraz 350 nauczycieli akademickich, a Polska jest wiodącym uczestnikiem tego programu. Zasadnicza różnica między dotychczasową edycją a kolejną to umożliwienie przede wszystkim uczestnictwa w sposób zdalny oraz w sposób hybrydowy, a program rozpocznie swoją realizację od 1 maja 2025. To, co warto zauważyć, strony porozumienia uznają za istotne dążenie do prawdy i zasadniczej roli nauki w tworzeniu cywilizacji, regionalną wymianę akademicką jako ważny instrument przezwyciężania wzajemnych stereotypów, długoterminową współpracę akademicką w formule wysokiej jakości sieci tematycznych, ale także rozwój uznawalności studiów oraz wzmocnienie środkowo-europejskiego charakteru uniwersyteckich programów nauczania oraz promowanie współpracy regionalnej w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Koalicja Obywatelska popiera wszelkie formy współpracy uniwersyteckiej, dające w tym konkretnym przypadku szansę na rozwój młodej kadry akademickiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam panią posłankę Ewę Szymanowską z Polski 2050, trzecia droga. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej podpisanego w Warszawie dnia 20 września 2023 roku. Polska aktywnie uczestniczy w tym programie od samego początku, czyli od jego powstania w 1993 roku. Program ten ma na celu wspieranie międzynarodowej mobilności w zakresie kształcenia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli akademickich poprzez organizowanie wymiany między uczniami z krajów Europy Środkowej i Południowej. Dzięki niemu polskie uczelnie mogą rozwijać międzynarodową współpracę, a nasi studenci i wykładowcy mają możliwość realizowania staży i projektów badawczych za granicą. Z perspektywy Polski program CEPUS odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu jakości kształcenia oraz intensyfikacji wymiany naukowej z krajami takimi jak m.in. Węgry, Słowacja, Czechy czy Chorwacja, a także Rumunia czy Serbia. Udział w programie zapewnia Polakom dostęp do stypendiów, które umożliwiają realizację krótkoterminowych staży, praktyk, a także semestralnych studiów za granicą. Ponadto program CEPUS wspiera współpracę na poziomie akademickim, umożliwiając stworzenie sieci uczelni, które wspólnie realizują projekty badawcze i dydaktyczne. W ramach nowego porozumienia CEPUS-4, które wejdzie w życie w maju 2025 roku, wprowadzone zostaną innowacyjne rozwiązania. Poza dotychczasową wymianą studentów, program rozszerzy się na kształcenie zdalne oraz nauczanie hybrydowe, a stypendia będą przyznawane również pracownikom uczelni. Nowe zasady umożliwią także włączenie do współpracy instytucji z krajów spoza regionu, co pozwoli na wzbogacenie doświadczeń akademickich i wprowadzenie nowych perspektyw do wspólnych działań. Również z punktu widzenia Polski przystąpienie do porozumienia CEPUS-4 jest krokiem ku utrzymaniu stabilnej, długofalowej współpracy z krajami Europy Środkowej i Południowej, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju nauki, jak i dla kształcenia młodych naukowców. Program ten nie tylko sprzyja mobilności, ale także wzmacnia międzynarodową pozycję polskich uczelni, umożliwiając naszym studentom i naukowcom dostęp do szerokiej oferty międzynarodowej współpracy akademickiej. Klub Parlamentarny Polska 2050 Trzecia Droga popiera ten projekt i będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam pana posła Wiesława Różyńskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe Trzecia Droga. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga. W imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi chciałbym również przedstawić Państwu nasze stanowisko. Program działający od początku lat 90. umożliwia współpracę oraz wymianę studentów i kadry akademickiej z najlepszymi uczelniami w regionie Europy Środkowej.
Porozumienie stanowi kontynuację wcześniejszych edycji programu uwzględniające współczesne wyzwania i potrzeby sektora edukacji. I to jest też budowanie dobrych praktyk, budowanie tutaj atrakcyjnych programów integracji w dziedzinie, również integracji w dziedzinie kulturowej, gospodarczej. A nowe porozumienie wprowadzące, nowe zadania wprowadzające w tym porozumieniu to jest nauczanie w formie zdalnej lub hybrydowej, wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, pomoc dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach. Co jeszcze? Zapewni Polsce dalszy udział w programie, który oferuje właśnie wsparcie mobilności studentów i nauczycieli akademickich, rozwój sieci uniwersytetów współpracujących w ramach projektów edukacyjnych, promocję edukacji wyższej w Europie Środkowej, ułatwienie dostępu do edukacji i badań naukowych w regionie. Szanowni Państwo, w ramach programu, to co jest bardzo ważne, są stypendia na różnorodne formy kształcenia, w tym staże krótkoterminowe, studia semestralne, praktyki, inne formy edukacji, także w trybie zdalnym. I że nowość, że o stypendia mogą ubiegać się studenci, doktoranci oraz nauczyciele akademicy, co przyczynia się do zwiększenia dostępności i jakości edukacji w regionie. Szanowni Państwo, w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam panią posłankę Dorotę Olko z klubu Lewica. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, kiedy mowa o wymianie akademickiej, zwykle wszyscy myślą o Erasmusie i nic dziwnego, bo to największy program tego typu w Europie. Dziś mówimy o programie mniejszym, ale z ponad 30-letnią historią, który pełni podobną funkcję do Erasmusa, tylko że zasięgiem obejmuje naszą część Europy. W ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej wyjeżdża co roku kilka tysięcy osób, przede wszystkim studentów, ale też nauczycieli akademickich, w tym około 10% z Polski i do Polski. Jesteśmy wiodącym partnerem tego programu. Jest to jeden z ważnych elementów systemu współpracy międzynarodowej, a o tym, że wciąż cieszy się zainteresowaniem, świadczy fakt, że włącza się w niego ponad 2/3 uczelni w kraju. No i mam nadzieję, że nikogo na tej sali nie trzeba przekonywać o wartości dodanej płynącej z programu, o potrzebie jego kontynuacji, ale podsumujmy, jakie możliwości daje program i jakie korzyści płyną z niego. Studenci, doktoranci, pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich na część studiów, na intensywne kursy, na praktyki i staże. I także, jak już to padało na tej sali, do najlepszych uczelni w regionie, na przykład na Uniwersytet Karola w Pradze czy na Uniwersytet Wiedeński. To jest szansa na wzmocnienie współpracy między uczelniami, na rozwój zawodowy kadry naukowej, na zwiększenie jakości prowadzonych badań. Dla studentów to jest okazja, żeby zdobywać doświadczenie akademickie w kontekście międzynarodowym, to jest szansa na szlifowanie języków, ale też często po prostu ważne doświadczenie życiowe. Z różnych wyjazdów w ramach tego programu skorzystało do tej pory blisko 90 tysięcy osób, studentów, a także nauczycieli akademickich. I od 2022 roku ten program jest też jednym z narzędzi w polskim kontekście, które umożliwiają w ramach Akademii wsparcie dla Ukrainy. W kontekście porozumienia, czwartej edycji porozumienia, które reguluje funkcjonowanie programu od maja 2025 roku, kiedy wygaśnie trzecia edycja, warto zwrócić uwagę na te nowe możliwości, które daje program, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej. Czy te możliwości na udział w trybie hybrydowym bądź zdalnym w zajęciach akademickich. I ważne jest też to, że powstanie możliwość udzielania stypendium dla pracowników, którzy rozwijają współpracę między partnerskimi uczelniami wchodzącymi w skład sieci w ramach programu, co daje szansę na jeszcze większe pogłębienie tej współpracy międzynarodowej między instytucjami akademickimi. Te nowe elementy mogą być dobrym rozwinięciem i uzupełnieniem programu, a dotychczasowe doświadczenia
no nie pozostawiają wątpliwości, że jest sens kontynuacji, dlatego klub Lewicy oczywiście opowiada się za ratyfikacją porozumienia CEP4. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Andrzeja Zapałowskiego, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Niezmiernie się cieszę, że w tej Izbie dochodzi do ratyfikacji umowy międzynarodowej. Bo umowa, którą podpisał międzynarodową Donald Tusk kilka miesięcy temu z Ukrainą, do dzisiaj nie wiem, czy ona obowiązuje, nie obowiązuje. Jej waga jest naprawdę strategiczne zobowiązania i przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Albo konstytucja obowiązuje, albo konstytucja nie obowiązuje. Ale szanowni państwo, ja nie muszę tu tłumaczyć, moi przedmówcy mówili o znaczeniu wymiany międzynarodowej studentów, wymiany naukowców, zwłaszcza w Europie Środkowej. Przez trzy dekady praktycznie w tej sali wiele osób mówiło o Międzymorzu, ale tak naprawdę tej integracji personalnej, naukowej, studenckiej w tym Międzymorzu za dużo nie było. Ten program pozwala na to, żeby właśnie do takiej bliskości, integracji, wymiany zmierzać. Ale proszę państwa, ta czwarta edycja programu, tak naprawdę najważniejsza różnica, którą my tutaj mamy, to jest wprowadzenie zdalnego kształcenia hybrydowego. Proszę państwa, państwo sobie wyobrażacie, że przez internet będzie właśnie to zbliżenie następowało? Przecież na tych wyjazdach zagranicznych sam wielokrotnie wyjeżdżałem na różne uczelnie. Liczy się poza tą częścią oficjalną, naukową, przede wszystkim te personalne więzi, które się tam tworzą, które później na podstawie tych więzi się rozwijają. Więc jeżeli my będziemy szli w kierunku właśnie tego kształcenia hybrydowego, to proszę państwa, to będzie tylko tak naprawdę substytut tej wymiany. To nie będzie prawdziwa wymiana. Oczywiście, proszę państwa, Konfederacja wspiera wszelkie formy wymiany studentów, naukowców, rozwoju osobowego naszej młodzieży. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Do pytań zapisało się chyba dwójka parlamentarzystów, czwórka już, czwórka. Wyznaczam czas na zadanie pytania 1 minutę. Zamykam listę i pierwszego do głosu zapraszam do zadania pytania pana posła Sławomira Skwarka, Prawo i Sprawiedliwość. Ile czasu, pani marszałek? To będzie krótkie pytanie do pana ministra. Jakie środki były na program w roku 2023 i 2024? Jakie są planowane na 2025? Z nadzieją myślę, że wyższe, bo póki co to dobrze, jak donosi dzisiaj jeden z portali internetowych, wychodzi panu ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego wymiana barterowa z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Żona za żonę, stanowisko za kasę i przywileje. Biada ci polska nauko. I zapraszam pana posła Jerzego Meysztowicza, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, nie sądzę, żeby polska nauka była aż w tak tragicznym stanie. Bardzo dobrze, że kontynuujemy tą współpracę międzyuczelnianą w ramach tego porozumienia. To już czwarta edycja. Przez 30 lat bardzo dużo studentów, nie tylko polskich, ale z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyło w tym programie. Dobrze, że jest zgoda nas wszystkich na to, żeby ratyfikować to porozumienie. W lutym tego roku strona czeska zgłosiła zastrzeżenia, to znaczy zaakceptowała to porozumienie, a zgłosiła zastrzeżenia do artykułu 8, który mówi o tym, że może być strona pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za pewne orzeczenia arbitrażowe. I mam pytanie do pana ministra, czy polska strona też miała jakieś uwagi do artykułu 8. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam panią poseł Annę Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Skoro dyskutujemy o programach realizowanych na uczelniach wyższych,
to ja mam pytanie, kiedy zostanie zrealizowany program wyborczy, który Państwo obiecaliście studentom. To znaczy chciałam się spytać, kiedy wreszcie zostanie zrealizowana obietnica akademik za złotówkę i kiedy zostanie zrealizowana obietnica 1000 zł dla każdego studenta. Dziękuję. Dziękuję i przyszedł czas na pana posła Janusza Kowalskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałek, szanowni państwo, kiedy rządzą ci nieudacznicy z Platformy Obywatelskiej, to jakie mamy dane? No popatrzmy na dane z października 2024 roku. 473 miliony euro, tyle otrzymała Polska z Unii Europejskiej w październiku 2024, a 609 milionów euro, czyli o 136 milionów w plecy jesteśmy, tyle Polska wpłaciła do kasy Unii Europejskiej. Polska już jest płatnikiem netto w Unii Europejskiej. I tu nawet nie wliczamy kosztów polityki klimatycznej, kosztów zakupu uprawnień CO2, bo gdyby to wliczyć, to się okazuje, że Polska zamiast realizować transformację energetyczną u siebie i budować energetykę jądrową, finansuje transformację energetyczną w innych państwach. No już wiecie, szanowni państwo, dlaczego Ursula von der Leyen tak ochoczo przyjeżdża do tego Tuska, który doprowadził do tego, że Polska stała się płatnikiem netto w Unii Europejskiej. Wstyd! I zapraszam pana posła Michała Wosia, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie, procedujemy tutaj legislację, prawo związane z wymianą uniwersytecką i polscy naukowcy, polscy uczeni będą patrzyli z rozrzewnieniem na chociażby komputery kwantowe, które w innych krajach będą powstawały, a w czasie rządów Tuska w Polsce tą dotację zablokowaliście. I chciałem zapytać, szanowni państwo, jakie plany ma rząd, kiedy odda 200 milionów złotych, które miały być przyznane Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu na komputer kwantowy po to, żeby Polska w tym wyścigu nauki na świecie nie pozostawała w tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję i odpowiedzi na zadane pytania udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pan Marek Zik. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za poparcie tej inicjatywy. Bardzo ważny program wymiany akademickiej. Wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli i pracowników nauki polskiej. Natomiast chciałbym się również odnieść tu do wypowiedzi i do pytań. Nie wiem, bo nie do końca rozumiem, czy pan poseł Skwarek chciał zaatakować rząd Donalda Tuska i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czy swojego kolegę z listy Czarnka, posła Czarnka. Pan poseł był uprzejmy, pan byłego ministra Czarnka, tak. Więc panie pośle, chcę powiedzieć, że... Okej, więc odniosę się do tej wypowiedzi, że dbamy o to, by w wymianie uczestniczyli studenci, młodzież z Ukrainy, a proszę potwierdzić, a nie zadbaliśmy o to, żeby Polacy z krajów bałtyckich też mogli w tej wymianie uczestniczyć. Tak, no to chcę panu powiedzieć, że o tym zdecydował w 2021-2020 roku były minister Czarnek. Więc niech pan mu wytłumaczy, że dzisiaj ma pan o to do niego pretensje. Ponieważ to, że nie uczestniczą przedstawiciele krajów bałtyckich z narodowości polskiej, to nie jest jakiś problem. Jeżeli te kraje by się włączyły, jak najbardziej byśmy ich włączyli również do całej wymiany. Ale ta wymiana ma miejsce w ramach Erasmusa+. Natomiast ten program jest dodatkowym, poszerzającym możliwość wymiany. I tu jeszcze odpowiedź, bo pan poseł był uprzejmy zapytać, jakie mniej więcej wydatkowane były kwoty. Przez kilka lat ostatnich i podobnie rok 25 planowane są wydatki z budżetu państwa, które są zarezerwowane w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej około 2,5 miliona złotych. To zależy, mniej więcej jest to na tym samym poziomie. Od czego to zależy? My mamy środki, jak trzeba będzie duże zainteresowanie, to będziemy mogli nieco zwiększyć. Natomiast przede wszystkim odpowiadamy na zamówienia uczelni polskich. Uczelnie polskie, do nich kierujemy pytanie i tak to jest w ogóle, ten program na tym polega. Kierujemy zapytanie o liczbę stypendiów czy miesięcy stypendiów dla w takich kategoriach jak studenci, doktoranci i pracownicy nauki. Także mniej więcej około 2,5 miliona, zależy jakie będzie zapotrzebowanie, tak też odpowiemy. Ale to wzrastają, panie pośle, wzrastają i to bardzo wyraźnie.
Program nie jest dla nas problemem, ograniczenie w sensie wydatkowanych kwot, ale odpowiadamy na zainteresowania ze środowiska. Jeżeli to zainteresowanie w jakiś taki wyraźny sposób wzrośnie, to będziemy reagować i na pewno podniesiemy tą kwotę. Jesteśmy na to przygotowani. Proszę? No ja nie jestem przedstawicielem MSZ-u, nie chciałbym się wypowiadać za kolegów. Kolejny, może nie do wszystkich pytań zechcę się odnosić, proszę Państwa, bo te pytania niekoniecznie dotyczą przedmiotu naszej dzisiejszej dyskusji. Pan poseł Meysztowicz pytał o to, czy też mieliśmy uwagi, więc ta dyskusja trwała odnośnie również artykułu 8, natomiast ostatecznie zgodziliśmy się, że podpisujemy w takim brzmieniu, jak to zostało przygotowane i 8 krajów już ratyfikowało to porozumienie. Chciałbym się również odnieść, bo tu pan poseł Michał Woś nawiązuje do, ale chyba już go nawet nie ma, to nie wiem czy... A jest pan poseł. Panie pośle, komputer kwantowy. Mógł pan chociaż doczytać, że chodziło o Politechnikę Poznańską, a nie Uniwersytet Adama Mickiewicza. Nie, pan poseł poczytał o... Proszę? Ale co zabraliśmy, jak wyście nic nie dali? No ja. Panie pośle, obiecaliście. I widzi pan, obiecaliście Politechnice Poznańskiej, a pan mówi, że my zabraliśmy Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu. No precyzyjnie, bądźmy precyzyjni. Jesteście tak nieprecyzyjni, jak również w kwestii całego, bo to komputer kwantowy to jest pewne hasło, na którym wy bazujecie i nas atakujecie. Politechnika Poznańska, proszę państwa, zwróciła się za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości o sfinansowanie centrum w kwocie około 200 milionów, co przekazaliście. Następnie rozpoczął się okres wyborczy po przegranych wyborach. Wówczas pani Emilewicz, która bardzo prężnie działa akurat w tamtym okręgu wyborczym, miała okazję, żeby się właśnie przy różnych tematach związanych z nauką lansować w trakcie kampanii wyborczej. I wówczas padła propozycja, czy też obietnica kolejnych 200 milionów pod hasłem komputer kwantowy. Ale to była obietnica nie mająca pokrycia w żadnych środkach, które przygotowaliście w budżecie, czy w obligacjach, czy w czymkolwiek. Więc nie mogliśmy realizować obietnic, które nie miały pokrycia. Wiele, proszę państwa, z tych programów, które podpisane zostały przez Prawo i Sprawiedliwość, jako inwestycje w obszar kształcenia czy zakupu aparatury naukowo-badawczej, my to wszystko zrealizowaliśmy i jeszcze dzisiaj, nawet wracam tu do państwa z ministerstwa, gdzie dyskutujemy o kontynuowaniu, czy też w części zamykamy, jako podsumowujące raporty końcowe, inwestycje, ale są inwestycje, które nie zdążyły zostać, nie zostały zrealizowane w roku 2024 i akceptujemy aneksy, przedłużamy i będziemy w przyszłym roku przekazywać środki do Instytucji Nauki Polskiej po to, żeby te inwestycje sfinansować. To tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.